Dzień dobry wieczór. Jestem ponownie Starki, no i dziś widzimy się w początku nowej serii, jaką jest Salt and Sanctuary. I słowem wstępu powiem tylko tyle. Wiem, że wspominałem o tym, że nie będzie Souls-like'ów czy Souls'ów i tak dalej, ale no nie mogę wytrzymać. Chciałem dalej grać w tego typu gry, a że stwierdziłem, że mam właśnie wiele jeszcze nieogranych, to nie kupowałem żadnej z tych nowszych pokroi, powiedzmy Steel Rising czy Batymezja. Z czasem oczywiście też ogram, ale najpierw chcę jednak wrócić trochę do korzeni moich styczności z grami tego typu. A konkretnie do Soli Sanctuarium, którą... Oj, grałem lata temu jeszcze. Chyba to było z czasów mojego gimnazjum. Jeszcze w szkole średniej też pamiętam, pogrywałem na PlayStation 4. A teraz cóż, no, dawno temu minie, prawda? Pewna stronka, czy tam w sumie pewna firma z własnym launcherem do gier, którego w Polsce mało kto lubi, rozdawała za darmo, odebrałem i tak to leży w sumie, nieużywane. Naszła mnie ochota, więc stwierdziłem, że oto i kolejna seria, Salt and Sanctuary. I tak, zacznijmy grę. Może zanim jeszcze tak pójdziemy dalej, z góry informuję, rozgrywka nie będzie najlepsza, bo nie mam zamiaru tutaj jakoś tryhardować czy coś. Rozgrywka nie będzie totalnie na ślepo. Jak mówiłem, grałem już wcześniej i co niektóre rzeczy mogę kojarzyć. Przede wszystkim rozgrywka będzie magiem, więc jeśli ktoś nie lubi magii, no to wybaczcie. Jeśli chodzi o imię postaci, to myślałem trochę nad tym i będzie Uldartir. Jest to imię, które kiedyś mi tam przyszło przez myśl. Dawno temu to chyba też nazywałem tak jednego ze swoich alchemików kiedyś w RP, ale mniejsza. I tak, no, wiem, że interfejs jest mały, niestety musicie to wybaczyć grze. Nie była przystosowana do monitorów 4K, moje skalowanie 4K do Full HD też nie jest w stanie tego powiększyć. I dlatego też, no, musicie się liczyć z tym, że może być tam czasami właśnie mały, ale w grze to mogę wam zagwarantować, bo sprawdzałem szybko, będzie już wystarczająco duży. I tak, piękny generator postaci, dosyć podstawowy, nie ukrywajmy. Więc tak, płeć mężczyzna. Może garcimy kobietą, ale dużo to nie zmienia, poza tym trochę wyrazem twarzy. Wolę mężczyznę poza tym. Jeśli mamy stworzyć postać, to powiedzmy, że nie będę nad tym siedział, bo też nie ma jak. Tak, żelazna grzywa, aksamitne, nie wiem. Tak, żeby to jakoś wyglądało. nie, takie nie. Gdzieś tu były jakieś takie fajniejsze włosy. Nie, dobra, powiedzmy, że nawet mogę wziąć takie na przykład. Co nie jest najładniejsze, nie są najbrzydsze, niech będą. Czy odcień, do tego jakiś zarost. Wziąć w sumie takie jakieś zarosty, chociaż wygląda, więc prędzej taki na przykład. Kolor oczywiście ciemnobrązowy, żeby było, chociaż ciemnobrązowy nie. Wezmę taki. Jest to na uhonorowanie, można powiedzieć, moich magów z Dark Soulsów dwójki, których bardzo często z takimi włosami tworzyłem. Więc no, kolor oczu, nie wiem, czy mam to jakieś większe znaczenie poza takim wyglądem. Tylko, że nie będą za dobrze widoczne, to nie będą srebrne. To jest tak, pochodzenie, parafenalia, klasa. Pochodzenie, w sumie, inaczej mówiąc, to jest kolor skóry. Są tam jakieś opisy tych miejsc, z czym kiedyś chyba były, a przynajmniej tak mi się kojarzy. Teraz nie jestem pewien, więc nie ciężko mi pomóc z tym, czy określić. Tak, jeśli chodzi o odcień skóry czy coś, to chyba najłatwiej byłoby wybrać. Powiedzmy na bazie tego, jak to będzie wyglądało ogólnie. Niech będzie takie, już nic nie robi. No i jak mówiłem, gramy magiem, przy czym każda z tych klas ma naprawdę swoje różne elementy, przy czym można nawet pokrótce tylko powiedzieć parę słów o każdej z nich, o tych, o których coś pamiętam, więc tak, zacznijmy od najważniejszej kwestii. Rycerz, typowo wytrzymały, nic dodać, nic ująć. Myśliwy, klasa z biczem i cięższą zbroją. Ciekawa klasa, ciekawa postać, przyjemnie się tym gra. Z tego co widzę, ma tu też mieczek na start, co jest dla mnie trochę zaskoczeniem, bo nie kojarzyłem tego. Jak mówię, nie sprawdzałem tego też tak przed nagraniem za bardzo, ale no, przyjemnie się tym grało kiedyś, pamiętam, chociaż biczo miałem limitowany moveset. Tak, żebrak. Klasa, którą nie pamiętam pod jaką nazwą znam, bo wcześniej grałem po angielsku. Polska wersja naprawdę jest dla mnie teraz zaskoczeniem.
Jak jedna z klas, która zaczyna na poziomie pierwszym. Mówi jedna z, bo jest jeszcze druga. Moim zdaniem to jest tą lepszą przez widły, które są naprawdę przyzwoitą bronią. Jeśli chodzi o tarczę czy siekierę, dużo nie powiem, bo nie pamiętam ich. To jest tak, kapłan. Asa, która zaczyna w fatalnej pseudozbroi, bo to są dosłownie chyba jakieś takie szmaty żebraka. Bez dużej ilości elementów, ale to zaczyna z maczugą oraz możliwością rzucania już modlitw. Że tak nazwę, nie pamiętam nazwy naprawdę. Dosyć mocna, jeśli się nim ostrożnie zacznie, bo na początek nie jest najłatwiejszy, ale jak już się dojdzie do etapu chociaż delikatnie właśnie bardziej zaawansowanego, to już jest super. Kucharz. Kolejna klasa z pierwszym poziomem. Ma ziemniaki do rzucania, ma patelnię, czy tam garnek, nie pamiętam jak to się nazywa po polsku, czy w sumie nawet nie tyle co nie pamiętam, co nie wiem. A nie pamiętam też właśnie, jeśli chodzi o nazwę ogólną. I tak, moim zdaniem gorsza. Chociaż nie będę tutaj mówił gorsza tak całkowicie, tylko dla mnie. Dlatego, że to jest takie bardziej chyba na mema zrobione. Chociaż dla tych, którzy chcą wyciągnąć jak najwięcej z tej gry, polecam zacząć jako kucharz i zostać przy tej broni jak najdłużej. Gdyż jest nawet jeden taki ciekawy tryb wyzwania, który polega na tym, że trzeba przejść całą grę właśnie taką patelnią. Ale tak, złodziej. Nie ma co dużo dodać. Po prostu typowy łotrzyk. Zbrojka lekka, nożyk, parę rzeczy do rzucania i nic więcej. Paladyn. Ciężko zbrojny, z buławą, potężny. I co najważniejsze, sekretnym elementem, jakim jest pokazany tutaj pierścień. Nie jestem pewien, czy regenerujący życie, czy przyspieszający regenerację energii, ale coś z tych dwóch. Chyba najłatwiejsza do ogarnięcia klasa przez to. No i mag. Mag. Okropne ubranie, bo nie podoba mi się naprawdę szczerze bardzo, jakoś tak nie wiem czemu. Ma patyczek, który jest różdżką. Ma krótki mieczyk. Bierzemy go. Bo naprawdę mam ochotę na magię. Pamiętam, że tutaj magia nie była najgorsza. No i tak, teraz kolejne rzeczy. Bardzo ważne, bardzo fajne. Powiem też, że nie pamiętam wszystkich. Ale część kojarzę, więc tak. Czerwone odłamki, jednorazowe miksturki lecznicze dodatkowe. Bardzo fajne, polecam. Kamienny najemnik. Można go wstawić do sanktuarium, o czym będę tłumaczył trochę później. Jest to coś, co pozwala grać w koopie, chociaż koop tu nie jest najbardziej rozwinięty, ale i tak, można grać w koopie, więc jej fajnie. Bursztynowa figurka. O niej niestety nie powiem za dużo, bo nie pamiętam niczego. Kryształowa kula, nie jestem pewien. No i chwytny pierścień. Chyba on zwiększył trochę zbieranie... czyli tutaj to była sól. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo sprawdzić tutaj nie można, ale tak... weźmiemy pierścień i kolejna rzecz, wyzwania. Nie będę mówił może tutaj do końca co i jak, bo nie jestem pewien, a o, jest challenge tylko magia. Moglibyśmy nawet coś takiego zrobić, ale nie. Na razie nie. Więc tak, tryb hardkorowy, nie mam pojęcia co to robi, więc się nie wyrażę. Chciałbym nie wypowiem, bardziej niż nie wyrażę. Tylko magia, no pewnie tylko zaklęcia, nie testowałem. Tylko żelazny garnek, jak mówiłem, można walczyć tylko tym garnkiem. Nic więcej. Tylko wiosło. Bardzo ciekawy tryb, na którym się kiedyś bawiłem, pamiętam. Ona się gry właśnie z bardzo ciekawą bronią z kategorii chyba halabard, albo ja nie wiem jak się nazywa ogólnie, która jest wiosłem. Dosyć fajny moveset, dosyć przyzwoite obrażenia. Świetne skalowanie z siłą. Ale można używać tylko wiosła. Nie pozwala niczego innego. Tak samo w przypadku garnka. Oczywiście podkreślam, nie bawiłem. Ale wiem, że też tak jest. Nago nie pozwala nosić zbroi, bez blokowania zabrania brokowanie, bez leczenia nie możemy się leczyć. I tyle w temacie. I jak ogólnie skłonny byłbym można, tylko magia tak nie chcę, jak mówię tutaj... jak się nazywa, no nie chcę hardkorować, nie chcę się tutaj popisywać czy coś, bo to jest prawda, że ja nie umiem w to grać i... no. Więc tak, prawie 10 minut, a my rozpoczynamy rozgrywkę. I wybaczcie, ten przedługi start. Tam w sumie 9 minut. Ale tak, ten świat od stuleci toczy wojnę. Teraz jednak wreszcie jest szansa na pokój. Prawimy księżniczkę do królestwa za morzem, gdzie zawrze umowę personalną, która ocali nas wszystkich. To byłby dla nas czarny dzień, gdyby ta misja się nie udała. No. W ten sposób się budzimy, jak widzicie tutaj interfejs już lepszy i tak hop, hop, no tak, możemy się już poruszać. Tak, B to była interakcja ze wszystkim, A to jest skok, X to jest szybki cios bronią, Y to silny cios bronią, a coś zepsułem.
Right trigger, czyli RT to jest unik. RB to będzie, jeśli się nie mylę, broni przedmiotów. RB, znaczy LB pozwala zmieniać zestawy. Przy czym na razie drugi zestaw nie istnieje u nas, poza tym, że mamy tylko wbrany znowu ten mieczyk, więc mamy go dwuręcznie. Co w teorii zwiększa trochę obrażenia. Niewiele jednak, z tego co się orientuję. I tak, co jeszcze? W sumie... No i tak, LT pozwala właśnie ładować magię i strzelać z magii, co też tutaj zaprezentowałem. A właśnie, zapomnę też wspomnieć, tego też nie pokazuję, ale my mamy coś takiego na starcie, co jest bardzo przydatne dla magiów. Niweluje nierównowagę żywiołów. Czym jest nierównowaga żywiołów, dowiecie się na pewno bardzo szybko, ale to jeszcze nie teraz. Tutaj tak, zwiększa ilość soli, czyli expów. Może bez zbędnego przedłużania idziemy, po prostu gadamy, co i jak i teraz. O, ty tam, nieznajomy. Zostaliśmy zaatakowani w nocy. Oni chcą porwać naszą panią. Dla okupu. Broń jej i nie zdążę doczytać. A, mamy już tutaj wroga, więc tak, szybkie ciosy. I biorę mieczyk w dwie ręce, bo tutaj nie chcę po prostu używać magii. Z różnych powodów, ale głównym powodem jest to, że magia jest tutaj limitowana, jak w większości gier tego typu. A przez coś, co jest bardziej brutalne niż w innych przypadkach, gdyż tutaj nadużywanie magii osłabia nas ogólnie, nie tylko, powiedzmy, pod względem aspektów tych... Oj, widać, że będzie ciężko, ale nie tylko pod względem aspektów magicznych, że nie możemy magiować, więc jeśli jesteśmy zbyt polegający na magii, to po prostu nie damy rady nic zrobić. Też pod względem fizycznym, bo jak widzicie, mam taki biały paseczek pod zielonym paseczkiem, który jest energią. Czy biały paseczek, który jest skupieniem chyba, pod zielonym paseczkiem energii. I im bardziej dostajemy, właśnie używam magii czy innych takich czących rzeczy, tym bardziej to tracimy, a im bardziej to tracimy, tym nie mamy maksymalnej energii. A póki co tak. Bezimienny głębinowiec, The Unspeakable Deeps. Czy jakoś tak. I tu byłby boss fight, gdybym tylko pamiętał, czym się unika. Moglibyśmy walczyć. Nie wiem, czy da się to wygrać. Mi się nigdy nie udało wygrać, więc tak. To byłby dla nas czarny dzień, gdyby ta misja się nie udała. Zbudził mnie odgłos fal bijących o skały. Udało mi się przeżyć. Muszę odnaleźć księżniczkę. No i w ten oto piękny sposób zaczyna się już pełnoprawna rozgrywka. Stalne Sanctuary. Jak widać, na start mamy 132 soli. Nie wiem, czy to dużo, czy nie. Ciężko mi określić. I 394 złota. Przy czym za złoto się tutaj kupuje, za sól się tutaj leveluje. Tak, Shivering Shore, Wybrzeże Drżeń. Fajnie, że to są oryginalne nazwy i pod spodem są te takie spolszczone. Nie ukrywam, nie zawsze mi się to podobało, jak są... Nie zawsze podobały mi się polskie nazwy, a tak to przynajmniej mamy też pełnoprawne informacje o tym, jakie są oryginalne nazwy i teraz... W sumie nie wiem, co jeszcze chciałem tutaj zrobić, ale tak. Mam tu pewnego starca, z którym można pogadać. I w ten sposób też zaczyna się kolejna mechanika, którą są tutaj sanktuaria. Ja wiem, że trochę wyprzedzam fakty, ale no, nie ma co czekać. Witam. Że może wyrzuciło cię na brzeg, tak jak nas, ha? Potrzebujesz schronienia, potrzebujesz sanktuarium. Ale czym jest sanktuarium bez wiary? A że stoi opuszczona świątynia. Możesz ją wziąć w imieniu swojego obrządku. Powiedz mi, czy wierzysz w nowych bogów? I tutaj właśnie mamy tak jakby decyzję. Czy? Nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda. Pamiętam tylko, że są ogólnie trzy dostępne. Jedno było... powo pod rozgrywkę wojownikiem. Które jest związane dosłownie z tym, że magii tam za bardzo nie ma, ale ma za to wspaniałą miksturę, którą była bułka. Dwa inne, nie jestem pewien jakie, więc powiedzmy, że weźmiemy trzy nowych bogów, czyli... A to będzie chyba trójce? Czegoś tak? Bez różnicy. Ważne, żebyśmy mieli jakieś ze swoje sanktuarium. Większość ludzi czci trzy bóstwa. Króla, rycerza i sędziego. Król dzieli się mądrością z rządzącymi. Rycerz chroni wojowników w walce, a sędzia prowadzi strażników w porządku. Zatem jesteś wyznawcą trójcy. Powiedzmy, że tak jak już mówiłem. Tak jak podejrzewałem, jesteś wyznawcą trójcy. Oto kandelabr trójcy. Król twojego obrządku. No, mamy go teraz tutaj przypiętego. I dostam achievement Death Free. Czyli achievement. Pani tego. Co ciekawe, nie miałem tego wcześniej. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Przetrwałeś katastrofę statku, prawda?
Wyspa pełna jest rozbitków, takich jak ty. Stoję na tej plaży i widzę, jak niektórzy toną, a inni przeżywają. Ale jeszcze nikt nikogo nie ratował. Może ta wyspa jest przeklęta. Ale chyba już się tego domyślasz. No, nie wiem, czy jeszcze coś masz do powiedzenia. Wiem, że tylko sterowanie jest dla mnie trochę teraz obce. Ale czy widziałem księżniczkę? Być może. Dlaczego jest taka ważna? Żywi czy martwi, wszyscy jesteśmy z tej samej materii. Ja jestem twoją księżniczką w ciele zniedołężniałego starca. I szukaj swojej księżniczki. Jak to mówią, praca pozwala nie zwariować. Warunek jest proste, ale zbawienie nie. Sanktuarium jest proste, ale zbawienie nie. Dobra. Ej, teraz mam tutaj właśnie to wyekwipowane. Jednak nie trzeba tego mieć tutaj, więc pozwólcie, że to zdejmę. I... coś tutaj, coś jeszcze ważniejszego? Nie, no są butelki. Które uczą takich podstawek. Boże, ale to jest tarcza lub lewa ręka. X podczas blokowania, parada. Okej, okay, tylko że my tarczy nie mamy i raczej nie będziemy się w to bawić. RT przewrót. No, to są rzeczy, które już pokazałem wcześniej. I oczywiście otrzymałem tutaj głupie obrażenia. A bo ja nie byłbym sobą, gdybym po prostu tego nie zrobił. I tak, co tu mamy? Klucz do sanktuarium, okej. Okay, czyli tutaj trzeba było to otworzyć. Jedna butelka. Przełączenie przedmiotów. No to gdybyśmy mieli tam już jakieś wybrane, a na razie nic nie mamy. I teraz tak. RB, użycie przedmiotu. No, to wszystko już sprawdziłem wcześniej. To na jakimś punkcie, no też już to sprawdziłem. Tak czy jak, podobamy interakcję. I tak. Klucz do sanktuarium otwiera przejście. Wiem, że jest tu teraz ciemno. U mnie też, nie tylko u was. A nie, musimy mieć to jednak wyekwipowane, żeby móc to ten przejmować. Powiem szczerze, nie kojarzyłem, ale jednak tak, trzeba. I boom, mamy trójce. Jest nasze sanktuarium, czyli miejsca łaski, aka ogniska, aka bezpieczne miejsca, przy których można siadać. I są tutaj trzy opcje. Drzewko umiejętności, które jest olbrzymie. Są ogólnie sposoby tutaj na rozwijanie postaci, wszystko. Nie będę tutaj tego pokazywał, bo za dużo tego, żeby się tym interesować teraz, czy coś. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że naszym głównym celem, w moim odczuciu, powinno być zdobycie jak najprędzej czarownika klasy drugiej. Laski klasy pierwszej, to też będzie bardzo ważne. Nie będę na razie pokazywał tego wszystkiego, bo jak mówię, nie ma sensu. Tak, póki co mamy jako mag na start czarownika klasy pierwszej, więc możemy sobie czarować. Mam też czarodzieja, co pozwala nam używać różyk wszelkiej maści. Są też takie ciekawe opisy, ale tak. Zaklęcie różni się od inkantacji tym, że nie wymaga wypowiedzenia słów, a jedynie fizycznego przekaźnika umożliwiającego modelowanie energii, ognia i nieba. No, i to właśnie takie ciekawe rzeczy. Złóż ofiarę. To jest opcja, która jest związana ze zdobywaniem właśnie figurek kamiennych, jak tamten dajmy na to. Nie pamiętam, czy to był najemnik, czy coś innego. Ale tak właśnie z tymi figurkami. Natomiast awansuj pozwala za sól. Dużo soli wymaga, z tego co widzę. Co 30, ale pozwala właśnie ulepszać poziomy, awansować, rozwijać się. Przy czym nie daje to oczywiście od razu statystyki czy czegoś. Nie, daje to czarną perłę, którą potem wydajemy na poziomy. To są takie elemenciki, które pamiętam. Póki co idziemy tutaj, bo też kojarzyłem tutaj takie rzeczy. Jak mówię, gram dawno. Ale niektóre rzeczy może zapamiętam i teraz tak, czerwone odłamki i worki soli, na razie do widzenia, nie chcę tego używać. I wypiję czerwoną kolbę, to nawet nie wiem do końca jak działa. Ale tak, lepiej żebym uważał, bo nie chcę tego marnować aż tak. Już mamy tylko trzy butelki, a podejrzewam, że będą bardzo cenne. Patrz na to, jak ja nie umiem grać. No, nawet tutaj na pierwszych przeciwnikach już otrzymuję obrażenia. Was bardzo spała mnie też. I tak, worczyk soli kolejny tam znaleźliśmy. A z wroga wypadł pugiel włosów. Znajdźka. Oj, tutaj jest jakiś trupek. Te włosów same w sobie, nie pamiętam, czy były do czegoś przydatne. Ale tak, mamy. I pierwsza lokacja. Festering Banquet. I czyta zepsucia. Nazwa, no, ale tak. I teraz przy okazji kula ognia. To ciekawe, nie pokonuje jednym uderzeniem wroga, więc trzeba być ostrożnym. Chociaż z drugiej strony, niektórzy powinni przywyknąć, że magia nie jest aż tak potężna na początku, żeby wszystko na jednego strzała. Jednak mogę wam zagwarantować, że z czasem nasze zaklęcie powinno być trochę ciekawsze. Tak, dotrzymam znowu obrażenia. Powinien być ostrożniejszy, bo zaraz tutaj zginiemy, nie chcę ginąć. Jeśli nie jest to konieczne. I dobra.
wypijmy po prostu miksturkę, która leczy stopniowo, z tego co widzę, nie natychmiastowo. Tak, uchu gnijącego piechura. No i taka lokacja w sumie tutaj. No, jak widzicie, użyłem trochę magii, mamy już tego mniej i nasz zielony pasek, jak też wspominałem, właśnie jest niżej, więc... O nie! Dobra, dobra. Są taką 455 soli, a to jest już przyzwoita wartość. Lada moment może zdobędziemy poziom. Jeśli zainteresują was też jakieś moje większe może plany na tą serię, to plan jest bardzo prosty. Będę grał, kiedy będę miał po prostu na to chęci, jak zwykle. Żeby dopełnić pustkę po Elden Ringu w sercu, bo nie ukrywam, po tym jak przeszedłem to pustkę zostawił i to sporo, więc... No. Dlatego mi się tak zachciało. A druga rzecz, będę grał tutaj, bo chcę wam pokazać tę grę, gdyż jest to gra, powiedzmy, znana. Bo kłamstwem by było powiedzieć, że nie jest znana. Ale nie przez wszystkich, nadal. Jestem pewien, że większość z was, która nawet może lubić Soulsy, może nie znać Salt and Sanctuary. Przy czym, jeśli je poznacie dzięki mnie czy coś, to polecam, prawda, bo przyjemnie się grało, z tego co pamiętam. No i tutaj teraz mi jest przyjemnie. A druga jest też kontynuacja, Salt and Sacrifice, której nie znam, nie wiem o czym jest. I jak będzie, to rybka soli kolejna. Ale tak, zdecydowanie też będę chciał ograć, jak tylko skończymy Salt and Sanctuary. Może nie od razu, ale zdecydowanie tak. No i przy okazji teraz na szybko jeszcze jedna kwestia. Znalazłem tutaj właśnie kamiennego kupca, który jest właśnie taką figurką. Można dać go z sanktuarium, przy czym, żeby nie było, od razu mówię, jest limit osób, które mogą być naraz w sanktuarium jednym. To przywołuje kupca, z którego można korzystać, oraz daje dodatkową premię, bo każda figurka, każda, którą przynajmniej pamiętam, daje jakąś pasywną premię. Ale dobra, co tu będę się rozgadywał. Idziemy i tak, pieseł. To dwa fireballe. Bo nie lubię piesełów, jak wiadomo. Pieseły to zło we wszystkich Souls-like'ach. Dobra, idziemy dalej. Tam jest jakaś znajdźka, ale nie sądzę, żebyśmy byli w stanie doskoczyć od tej strony, więc idziemy dalej. Nadal i nie nietoperze, no nie no. Jeszcze może będzie tak źle z nimi, jak z tymi... z muchami w Eldenie, ale na szczęście aż tak źle chyba nie będzie. Teraz i co tu mamy? Czerwony odłamek kolejny. Oraz znalazłem jeszcze dzwonek powrotu. Magiczny dzwonek wiary i oddania, który symbolizuje w Bogu, duchu, zadzwoń, aby wrócić. A nie wiem, czy to nie jest jednorazowe, więc lepiej to na razie schowam. Nie wiem, co dalej ze sobą zrobić. Więc idźmy, którym tam się da. I po prostu tak, zwiedzajmy. A, i mogę chyba jakieś specjalne dobicie zrobić, ale... No, jestem jełopem, nie ogarniam, o co tu chodzi i... Dobrze, tu tyle dojść do jednego takiego prostego miejsca. No dobra. Dobra. Dobra, idźmy. Okej, okay. Już widzę, że nietoperze są niebezpieczne, bo dałem truciznę. Jak działała ta trucizna, niestety nie powiem, bo nie jestem pewien, ale tak, ale widzę, że jest. I mamy tutaj też... filar. Dziwny filar, z którym nie wiadomo, o co chodzi. Na razie. Przy czym... Nie jestem pewien. Podkreślam, nie jestem pewien, bo nie pamiętam po prostu, czy już tajemnice tego filara rozwiązałem. Ale wiem, że niektóre filary już, przynajmniej dla mnie, nie są tajemnicą. I tak, zdobyliśmy kolejny pierścień, jest to zabandażowany pierścień. No. To jest bardzo ważne, bo jak widzicie, od otrzymywania ran, nasze max HP-ki też się zmniejszają permanentnie. Co dodaje, powiedzmy, trudności tej grze. A ten pierścionek trochę to zmniejsza, więc na moje początkowe lamienie będzie idealny. Żebym nie ginął może aż tak często, jakbym to robił bez niego. Tak, jeśli chodzi natomiast o... pokroju, a tutaj właśnie złota z przeciwników, które leży na ziemi, podnosimy je automatycznie przechodząc, więc tak, nie ma co się tym przejmować. Widzę, że granaty się tutaj dodały i ja mogę akurat zostawić, bo nie będą mi potrzebne zbyt długo, o ile w ogóle będą potrzebne. I okej, wiem już, gdzie jesteśmy nawet, co jest sukcesem. Ja pamiętam, gdzie idę i jak idę, to było ciekawe. I tak, butelka z listem, to jest przedmiot, który jest niepotrzebny, jak widzicie, piękny opis. Pozwala po prostu zostawiać wiadomości dla innych graczy. No bo tak, te butelki, które widzieliśmy, chyba były głównie z
co zostawione przez grę, ale inni gracze też mogą spamić butelkami, więc jeśli byśmy natrafili jakiegoś, to no, wiadomości. A uzdrowienie, które podnieśliśmy natomiast jest tym jakby mocą czarów kapłańskich. Jest to typowy po prostu magia lecząca. Nic dać, nic ująć. Bardzo przydatna. Jednakowoż, ze względu na to, że nie mamy odpowiedniego poziomu, to nie możemy z niej korzystać. I ją się umieszcza tutaj chyba? Tak, uzdrowienie. Modlitwy się to nazywa, dobra. Jak widzicie, nie dosyć, że to przywraca życie, to jeszcze leczy rany. Co jest potężną mechaniką. Bo, no nie ukrywajmy, ran za bardzo leczyć tutaj się inne sposoby nie da. No dobra, wybaczcie to cięcie, ale no, tak wynikło, że musiałem. Teraz, mając to wszystko, możemy wyruszyć dalej, szukając czegoś i mamy kolejnego kamiennego figurka. Tym razem do czynienia mamy z kowalem, który jest zdecydowanie bardzo istotnym pomocnikiem, gdyż pozwala ulepszać... No, ulepszać. Więcej chyba dodać nie trzeba i... O. Mamy tutaj arenę pierwszego bossa oraz grobki. Nagrobki, nie grobki po prostu, których nie kojarzę normalnie. I tak, jeśli chodzi o samego bossa... Znowu kliknąłem B do unikania zamiast... stosownego... tego, jak to się nazywa... triggera. No ale tak... nie uważam, żeby był on zbyt trudny do pokonania. Z drugiej strony, dawno nie grałem, więc... mogłem źle zapamiętać te niektóre rzeczy. Ale tak, przy starciu z nim chcę wykorzystać Fireballe, bo to jesteśmy magiem w końcu, żeby bawić się w magię. Tak, może uda się za pierwszym podejściem. Ej, muszę przyznać, że pamiętam stare czasy, kiedy zaczynam dopiero ze wszystkim. To były jeszcze czasy, kiedy powiedzmy... O, to były czasy przed Dark Souls 3 jeszcze, kiedy... Można powiedzieć, że byłem chyba po moim pierwszym ukończeniu Dark Soulsów jakichkolwiek, które było w swoim drogą jeszcze w koopie, więc tak... doświadczony to ja nie byłem. Pamiętam, jak pierwszy raz siadałem do soli. Nawet jako mag, tyle się męczyłem z tym bossem, że po prostu... Oj! Teraz jak tak patrzę na to, to się wydaje dziwnie łatwe. No oczywiście, wiem, że jestem dużo bardziej doświadczony i tak dalej, ale... pamiętam to naprawdę jako dużo trudniejsze. Wiesz, tak czy jak jej udało się i mamy prochy z Wilgłego Rycerza, Sword Knight, chyba się nazywał jako tako? I do tego jeszcze kluczyk, który od razu wam pokażę, bo nic wyjątkowego. Ale mimo tego, że nic wyjątkowego, to jest to bardzo, bardzo cenny klucz, który jest następnym punktem w naszej podróży ku osiągnięciu czegoś. Tego konkretnie, co niestety... nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie mam pomysłu, co tak naprawdę chcę ze sobą zrobić i ze swoim życiem i z tym wszystkim. Tak, tutaj można użyć, ale tam pójdziemy za chwilę. Najpierw musimy... czy w sumie ja muszę? Chociaż nie, dobra. Już pomieszałem znowu miejsce, czasy, wszystko, co się da pomieszać po prostu. Znowu ze sobą. Więc tak, jednak musimy tam pójść. Tak, moja pamięć mi trochę zawiodła. Tak, jak już tam się udamy, to było tutaj, nie, to było tam wyżej. A tam czeka na nas, w sumie co na nas czeka, żebym ja to pamiętał. Poza tym, że chyba jakaś przyjazna postać, to więc ja, że więcej. Też coś tu było takiego istotnego, pamiętam. I tak, witaj wędrowcze. Masz jakieś zadanie? Powiedz mu, że tak. Ratowanie księżniczki, ha? Nie widziałem tu żadnych księżniczek, ale nie trać nadziei, przyjacielu. Od razu przyjacielu, jak miło. Mimo wszystko, dobrze mieć misję. Chcesz poznać moją? Oczywiście. Wspaniale. Moja misja to najechać ten zamek na wschodzie, pokonać jego strażników i zabić smoka. W końcu zamki są od tego, żeby je najeżdżać, a smoki, żeby je zabijać, prawda? Oczywiście, oczywiście. Innego dostać się do zamku. Prowadzi tam most, ale brakuje mi mu kilka części. Jest to silna droga, jednak niełatwa. Widziałem przejście pod fortecą, z której właśnie wyszedłeś. Może prowadzić do jakiejś osady? Miał skrót, który łączył plażę z osadą, ale został zakratowany. Może uda ci się go otworzyć? Właśnie dużo tej rzeczy w swoim drogą gada.
Nie pamiętam tego wszystkiego, ale tak. Słyszałem o jakimś błaźnie, który wie, jak dostać się do miejsc dla innych niedostępnych. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Bez tego jest się tylko zwykłym... ...prałkiem, okej. Okay. Niektóre jego dialogi moim zdaniem mogliby usunąć, bo tak nie mają totalnie logiki, sensu niczego. I zdobyliśmy tutaj bardzo ciekawą rzecz, którą jest... Od razu mówię, czarna perła. Czyli właśnie... no, jak to się nazywa? O, brakuje mi słów teraz. A no. Coś takiego właśnie a la punkt umiejętności. No ale tutaj też na trupku leżały nowe ubranko. To jest ubranko dosłownie startowe. A jak to się nazywa? Tego. Będę mu się nazywał żebrak, czy coś tak, proszę, takie zwykłe ubranko. No i jego siekiera. A moveset ma. Jest gorsza, chociaż muszę przyznać. Preferuję chyba. Bardziej swój mieczyk od tego, co tam. Tak, no i mam też kurtę Łotra, jego ubranko, który jest zdecydowanie cięższy od tego, co nosiliśmy. Tak, i... A nie. A to ciekawe, jest lżejsza. Okej, dobra, to zostaniemy w takim razie w ubraniu Łotra. Czemu by nie? Zawsze oszczędzimy trochę na... widły oraz wyrażek soli. Z chęcią pokażę wam widły i przy okazji też mieczek znowu ubiorę. Powrotem. Ale zanim to widły w wersji jedno- i dwuręcznej. Topór też mogą niby tak pokazać, ale nie czuję potrzeby. I tak, widły, jeśli chodzi o wszystko, to niby takie same zwykłe dziabnięcia. Ewentualnie doskok. Ale muszę wam powiedzieć, że to nie wszystko, bo właśnie... O! Szybki, silny. To już jest jeden z takich ciekawszych ruchów. Ale najciekawsze to zobaczycie za chwilę chyba. Tylko nie pamiętam, to było raz, dwa, silny. Tak, chociażby to. Zwykły. A tak, zwykły, silny tutaj też jest podbiciem. Ale tak, zwykły, silny to podbicie. Okej. Okay. Ale właśnie, no nie ma może najlepszych movesetów, ale na tyle przyjemne, że dajmy to dwa dźgnięcia, potem coś takiego. Potrafię często ubić niejednego przeciwnika. Ja sobie dobra, pokażemy jeszcze siekierę w dwóch rękach. No, jak widzicie, nie różni się dużo od tej w jednej ręce, więc tak... Nie, żeby to coś miało zmieniać. I dobra. Teraz jeśli się nie mylę, mamy dwie ścieżki. Czy najpierw pokażę wam tą... tę, która jest krótsza. Bo nie ma co się śpieszyć, dużo męczyć z nią i tak dalej. Tak, kamienny najemnik, fajnie. I mamy tutaj do czynienia z innym sanktuarium. Tym razem to jest... nie pamiętam, jak się nazywa... to przymierze, będę złożyć śluby, żeby zmienić. Jednak ja na razie tego nie będę robił, bo nie czuję potrzeby. I mam tu kupca, który z łatwością nam opowie trochę o tym wszystkim, więc tak. Światło Dwary, tak to się nazywa. Witaj, wędrowcze, Światło Dwary jest ci obce, prawda? Czy jest nam obce, czy nie? No powiedzmy, że tak. No bo jednak chciałbym, żebyście poznali trochę historii tego świata. A, no, jak lepiej ją poznać, jak nie z dialogów z napotkanymi postaciami. Jesteśmy pielgrzymami bogini Dewary, wszechoświecicielki. Światło nic nie może istnieć, powiadają. Ciemność rodzi chaos, a pośród chaosu nie ma nadziei. W tego wieczoru słońce zachodzi i widzimy, jak migocze jej światło w świecach, w pochodniach. Brzask nowego dnia jest jej błogosławieństwem, które tłumi chaos i przywraca porządek. Ci, którzy należą do wyznawców Dewary, nie należą, okej, mój błąd, zwykle. Nadal są mile widziani w tym sanktuarium. Dopilnujemy, abyś miał zapewnione odpoczynek i zapasy. Módl się do Dewary przy naczyniu ziemi i woda zmyje cień z twego serca. Okej. No i tak, tutaj właśnie mamy takie inne sanktuarium. Nie możemy korzystać jednak z jego usług, dopóki nie zostaniemy, powiedzmy, członkiem tego przymierza. Czego na razie nie będę robił, bo czym przymierzę, to jest sanktuarium, no ale wiadomo. I tak, dzwonki powrotu. Dobrze wyczułem, że są takie narazowe. Jej. Jakieś ruiny. Nie, żebym pamiętał nic o nich. Ale tak, warto tutaj podejść, bo czym by nie. I znowu ten cały... tutaj, no... posąg. Tam, czy posąg? Nie, to nie posąg, to inaczej nazywam to obelisk. Czy coś. Jak widać, dużo tutaj nie zrobimy, więc nie ma co się przejmować. I tak, worek soli, buzdygan, jej, fajnie. No, może od razu mówię, zmienimy to przynależność, ale to tylko jeśli
No, okaże się, że jednak jest jakiś powód. A póki co tak, usuwam werk soli, granadę możemy zostawić i idziemy przed siebie tą ścieżką. Ja mam tutaj czynienia z kilkoma przeciwnikami, nic poważnego. Jednak wolę użyć po prostu tej, nawet tego grenado. O tak, niby nic poważnego, ale gdybyśmy tego nie użyli, to byłoby ich tu aż za dużo, żebyśmy sobie mieli poradzić z nimi. No, a tego byśmy nie chcieli. Jeszcze więcej? Bez przesady. Ile tutaj tego może się pojawiać? No tak, właśnie widzicie, brutalność tej gry. Poniekąd. O, a o nich tu nie pamiętałem, dobra, to jest naprawdę ciężki moment. Widzicie tych takich tutaj? Oni miotają toporkami i biją wielkie obrażenia, naprawdę wielkie, więc... A, oczywiście nie na dystans, żeby nie było. Dopiero w walce bezpośredniej. Ale tak, lepiej nie dopaść nawet się do ich toporów dystansowych. I znowu mogłem jakiś specjalny cios robić, którego nie zauważyłem. Więc tak. I okej, trafiłem. Można się go pozbyć. B. Okej, zgniotłem go. Dosyć krwawe, ale no niestety. Taka jest estetyka tej gry. Chciałbym to może zmienić, ale no nie jestem w stanie. To nie jest jak w większości gier od From Software, gdzie można wyłączyć sobie krew po prostu. Co nie umniejsza może brutalności ogólnej, co chociaż estetycznie trochę ulży oku. No, ale tak, jak widzicie, radzimy sobie świetnie. Głównie dzięki magii, żeby nie było. Bo jestem tego świadom, że moje umiejętności są niczym bez wsparcia magicznego. Tak, zdobyliśmy tutaj uprząż łupieżców, która jak widać jest już zbroją bardzo zaawansowaną. Chyba? Nie mogę jej nosić. A, dobra, tutaj formacje to takie jakby takie. A, tutaj musimy kliknąć jeszcze raz, żeby podejrzeć. I tak, jest to już ciężki pancerz pierwszy. Ogólnie ma lepsze właściwości, ale no nie możemy z niego korzystać, więc po prostu nie ma co się tym przejmować. Idziemy dalej. Sądzę, że może nie zginiemy. Bo nie chciałbym, przynajmniej w pierwszym epizodzie, robić z siebie... mówiska, że taki weteran, dopiero co Elden Ringa przeszedł, a tutaj taka zwykła sól i sanktuarium, które są grom znacznie łatwiejszą, poniekąd. Go pokonuje. Jeszcze gra taką klasą jak mag. Okej, i widzę, że najpierw muszę puścić przycisk strzału, a potem dopiero gałkę, bo inaczej zawsze poleci przeze mnie. Bo tak, to jest też taka ciekawa rzecz, właśnie gałką celujemy, kiedy klikniemy przycisk, dajmy na to magii, czy też... W przypadku kurz, to też kurz. Bo tak, że jak można było zauważyć też na... chyba starterze myśliwego. Dobra, pokonaliśmy go. Rozgniatamy niestety krwawo, ale nie da się wyłączyć. I mamy tutaj uszankę łupieżcy. Tak dalej, tak dalej. Po prostu cały zestaw łupieżcy mniej więcej zdobyliśmy. Oraz też tutaj co? Mamy ogniste strzały. Ciekawe, że tu jest napisane strzały. Jeśli mam być szczery, to nie kojarzę żadnego łuku w tej grze. Może jakiś był. Ale tak. I znowu jest tutaj ten posąg. Ten obelisk, to coś. No i ten starzec. No, no, no. Chyba koniec swojej drogi, przyjacielu. Mnie pamięć nie myli, ten tutaj obelisk zawiedzie cię do zamku. Jednak to zupełnie inna sprawa. Może powinieneś przeszukać okolice w pobliżu ruin na brzegu, gdzie trwa przeklęta uczta. Myślę, że powrót do początku zawsze pomaga. Ale zacząłeś na tej wyspie. Nie możesz tam wrócić, prawda? Aha. I to jest też coś, co bardzo lubię w tej grze. Ona ma takie fajne podpowiedzi, dosyć oczywiste, mówiąc o swojej, no, gościu, idź poszukać bardziej. Ale to wszystko jest w grze, przez co nie ma takich problemów większych. Z tym, żeby wiedzieć, co zrobić, jak zrobić. A, oczywiście, pułapki. No. Ale teraz, jak ogólnie jesteśmy jeszcze w takim miejscu, można też fajnie tutaj ogarnąć, rozpalić pochodnie, co też tutaj zrobię, żebyście mieli trochę więcej. Niestety, wyłącza to mi możliwość korzystania z tej z różdżki, dopóki nie odłożę jej, więc teraz jesteśmy skazani tylko na broń normalną. Aha. Wejście wykupionek też gasi. Ale okej. Okay. Teraz palę jeszcze raz. I no. Jak widać, można tu zdobyć też parę innych rzeczy, typu
element zestawu kolczego, odkryć parę znajdziek, takie tam sprawy. Jak widzicie, to jest też czerwone odłamki, czy jak to się nazywa. Nie leczy mógł bardzo dużo, więc... Mina też zepsuta. Tak więc są takie tutaj małe coś. I ogólnie mówiąc, w tym miejscu zdobyliśmy, jeśli się nie mylę, alabardę klasy pierwszej, co oznacza, że trzeba mieć klasę pierwszą, żeby ją móc nosić, ale dwuręcznie, bo tak to jest w przypadku większych broni, albo klasę drugą, żeby móc nosić jednoręcznie. I cóż, pies mi się rozszczekał, więc chyba będę musiał zrobić cięcie, żeby go uspokoić. Życzę szczęścia, bo różnie z nim bywa. No dobra. Udało mi się uspokoić piesa, więc możemy kontynuować naszą przeprawę i... Jeśli się nie mylę, jako że odcinek już ma 40 minut, najlepiej byłoby szybko ogarnąć jedną rzecz tylko, więc pokażę wam dzisiaj dwa sekrety wspaniałe, bo tak, są tutaj sekretne ściany. A przy czym od góry powiem, jeden z tych sekretów, nie wiem, czy to ten, czy ten drugi, który pokażę, jest bardzo fajny, a drugi jest taki po prostu, o patrz, coś tu jest. I właśnie nic nie ma więcej, więc chyba znaleźliśmy najpierw ten taki bardziej badziewny. A ten fajniejszy w takim wypadku będzie tym drugim i... Tak... W takim wypadku też ten drugi sekret, po który idziemy, pokażę wam, czy może nawet inaczej, nie tylko pokażę, co wyjaśni wam, dlaczego mówiłem, że szybko musimy zdobyć chociażby chyba czarownika dwójkę, tak się nazywało to, a ta umiejętność? Chyba tak. O ile się nie mylę, bo... A faktycznie to były łuki jednak, teraz zauważyłem, że jest. Jakimś tym jełofem, że nawet nie pamiętałem o tym, że łuk tu leży. No cóż, ale tak, no co to chciałem, no tak. Bo ogólnie mówiąc, sekret obok którego właśnie jesteśmy, skrywa w sobie coś naprawdę super, ale właśnie zablokowanego za czerwnikiem 2. O czym zaraz też powiem, zaraz pokażę, ale zanim to wszystko, to no, idziemy kawałek tutaj, bo chcę sprawdzić, nie być takie normalne rzeczy. Okej, okay, kolejny physical nope o nazwie brama zamknięta, więc pogadajmy z naszym kolegą. Nowym, po pogadaniu, z którym pójdziemy do najlepszego sekreta, jaki pamiętam jeszcze z dawnych czasów, a po tym wszystkim zakończymy epizoda, bo nie ma co robić go godzinnego. Ale póki co tak. Witaj, przyjacielu. Tutaj błyskotki. Błyskotki za monety. Rozmawiaj albo kup. Przyjacielu, cieszę się, że przybywasz. Zebrałem trochę rzeczy, różnych błyskotek i tym podobnych. Błyskotki są złota. Oto co oferuję. Błyskotki za monety. Jak się tutaj znalazłem? Jako pasażer na gapę. Sprzedawałem błyskotki w... Tenibirze, chyba tak się czyta. Tenibirze, co chyba Tenibirze? Albo Tanibirze, nie jestem pewien. Ale tak, błyskotki za monety. Ale żyłem w biedzie. Usłyszałem plotki o bogactwach w Karhi. Podobno nawet, że pracowałem tam służących. Więc zakradłem się na statek i pożeglowałem na gapę. A potem był ten sztorm. Wyobraź sobie zaskoczenie żeglarzy, gdy zobaczyli mnie obok wraku, wśród tych wszystkich uczciwych ludzi. Byliśmy w wodzie, wdaliśmy się kawałków drewna. Drżeliśmy z zimna. Nie wiem, ile dotarło do brzegu. Do tego dalekiego, mroźnego brzegu. Ale błyskotki, które tutaj znajduję, sprzedają się. Oj, sprzedają. Całkiem nieźle mi się powodzi. Wkrótce będzie mnie stać, żeby się stąd wydostać. Znajdę jakiś spokój. Sposób, niespokój. Jeszcze nie wiem jaki. Nie wiem jaki, ale znajdę. No, to tyle. I u niego ogólnie właśnie można odejść albo kupować rzeczy. I tak, sprzedają półtyle włosów oraz odwieczne kły. I w sumie... Ciekawe widać, że odwieczne kły nie wiadomo nawet po co są, ale proszę, to są różne takie dziwne informacje. Takie fabularne, delikatne, czy może raczej historyczne. No i pukier włosów, jak widać, najwidoczniej ma jeszcze w sobie jakieś przydatne rzeczy, można go używać do ulepszania. Ale tak, to nie jest aż tak istotne. Istotniejsze jest to, że sprzedaję tutaj bełty, więcej pochodni, gdyby tam zabrakło czasu, oraz poplamioną stronnicę. Przy czym to, z góry powiem, jest potężny przedmiot. Potężny, ale też drogi, jak widać. Jednak się nie będziemy tym zajmować i tak na zakończenie jeszcze wszystkiego tutaj, jeśli chodzi o pogaduszki, to proszę kaptur, żebraka, tak dalej. To chyba też startowe rzeczy kapłana. Albo on ma podobne, albo to dosłownie ten żebraka, ale nie jestem pewien. No i też można jakieś kupić tutaj coś takiego.
Co jak widać jest potężne, ale no ciężki pancerz klasy drugiej, więc za szybko tylko nie będziemy mieć. Na razie nie będę tego kupował, bo nie czuję potrzeby, a bo on jak zwykle mówi coś tam, a konkretnie niech bogowie cię błogosławią. Przynajmniej niech błogosławią cię bogowie. Tak, podniesiemy jeszcze tutaj te pochodnie. Dalej nie idziemy, bo tam jest śmiertka, że tak go roboczo nazwę. No i jest sekret, do którego chciałem się udać od samego początku. Prawdopodobnie, o ile czegoś nie mylę. I uwaga, uwaga, jest znajdźka, co już jest dobrym znakiem dla mnie. I piorun. Dokładnie, piorun. Po to tutaj przybyłem. I tak, zanim pójdziemy gdzieś dalej, piorun. Klasa druga magia. Kosztuje więcej niż, jak widać, pierwsza, bo ogniobłysk, dziwna nazwa. No, kosztuje 5 skupienia. I tu macie też opis. Ale to, piorun. To jest po prostu potężna magia. Ale jej skutek zobaczycie już w następnym epizodzie, nie w tym. A teraz czeka na nas największe wyzwanie. Więc trzymajcie kciuki, żebym nie zlamił. Bo tutaj to oto taka piękna bestia. I dobra, nie zlamiłem. Mam tutaj popełnioną stronnicę oraz kamiennego maga. Przy czym z tych dwóch rzeczy oczywiście kamienny mag jest ważniejszy, więc no. Teraz, kiedy udało się zdobyć kamiennego maga, mamy wszystko, czego możesz sobie zapragnąć. Początkujący czarodziej, bo jesteśmy w stanie w naszym sanktuarium, które jeszcze będziemy się przemyśleć, do której wiary będzie należało ostatecznie, albo inaczej, które będziemy ulepszać. Możemy właśnie sobie wzmocnić fajnie. Dowolny sposób, prawie że. Bo mamy właśnie już większość dostępnych takich podstawowych handlarzy. Ale tak, możemy ulepszyć, uczyć się tam dzięki temu jakiejś magii, nawet takiej niedostępnej dla nas od tak po prostu. I no. W ten to sposób możemy po prostu kontynuować naszą przygodę jako już potężniejsi czardzieje. I chyba stuknąłem przez przypadek w mikrofona. Znowu. Zobaczcie. Ale tak, ogólnie mówiąc, pokonam tylko śmiertka i naprawdę już będziemy mogli kończyć. O ile on nas nie pokona, a nie chciałbym tego. Dobra, pokonany. Super. A więc wypijmy butelkę. Jedną. I tak, co to chciałem powiedzieć? Może zapalmy w tym pochodnie. A, no i tak. To co tam będziemy mogli kupić, jeśli się zdecyduje, które przymierze, która wiara, ciężko to inaczej nazwać, będzie najlepsza, to poza oczywiście paroma ciekawymi elementami, takimi jak chociażby, jak to się nazywa? No zaklęcia to też coś lepszego od zwykłej różdżki, czyli kostur. O czym też mówiłem, że będziemy musieli dlatego szybko to pojąć, tą umiejętność, bo kostury są znacznie lepsze. No i proszę, mamy tutaj też właśnie skróta do pierwszego sanktuarium, które napotkaliśmy. No i w nim też można by powiedzieć, żebym się z wami żegnał, gdyby nie kwestia taka, że możemy wydać sól, żeby zdobyć już kilka poziomów. To też od razu zrobię. I nie wiem, czy to zwiększyło delikatnie moje maksymalne życie, czy tylko mnie się wydaje, ale teraz to nieistotne. Istotne jest to, że mamy właśnie wszystko, co jest potrzebne, żeby móc sobie fajnie, jak to się nazywa, zacząć. A, teraz nie rozumiem jednej rzeczy. To oznacza, że mogę kupić te umiejętności, które pulsują, czy jak? Nie, dobra, pulsują, czyli mam jakieś chyba właściwości większe niż tylko bonus do statystyk, bo tak nie pamiętam. A kupować możemy tylko te, które są blisko naszych początków. Czyli moglibyśmy pójść więcej w punkty magii. I tutaj właśnie nie ma dużo do dodania. Potężniejsza magia, jej. Albo tutaj w jakieś inne rzeczy, jak dajmy na to kieszonka na fiolkę. I to dodatkowa mikstura energii. Nie wiem, czym są do końca mikstury energii, jako tako. Ale tak, no zawsze byśmy mogli coś takiego mieć, cokolwiek to oznacza. Dodatkowo jest jakiś opis, ale no, mikstura energii, czymkolwiek by to było. Albo możemy właśnie pójść w lepsze rzeczy, jak tutaj powiedzmy siła woli. Czy to, na czym najbardziej zależy, czyli proszę, to i ewentualnie to. Przy czym co do skupiciela, nie jestem pewien, czy będę szedł w skupiciela bardziej, czy w czardzieja. Ale tak, jedno z tych dwóch na pewno. A teraz bierzemy punkty magii i bierzemy czarownika klasy drugiej. Więc no, dwa pozostałe punkciki, które mamy. Czekajcie, dwa? Musimy mieć ich chyba więcej. Chyba wydałem, dobra. Zaczynaliśmy na trzecim, więc powinniśmy mieć cztery. Tak, cztery.
same poziomy. Jeden tam, czyli... A, w sumie nie wiem, co się stało. A, dobra, to kosztowało 2. Właśnie zapomniałem też o tym. Ale tak. No, to tak, w takich tutaj... Takim po prostu tym wszystkim można byłoby zakończyć. Jednakowoż nie zrobimy tego jeszcze, bo chcę wam zaprezentować chociaż działanie pieruna. Po czym już naprawdę będziemy kończyć, no bo trzeba. Trzeba. Uwaga, uwaga, pierunem i... No, takie coś, tylko... No, jak widzicie, 13, tam wcześniej było... Trochę więcej? 21. No tak, 21 to jest mi takie chyba maksymalne obrażenie, jak to możemy pierunem. I teraz dla przyrównania wezmę ten ognioblask, czy co tam było. Na tym samym typie gościa. I tutaj to bije... Nie wiem ile łącznie, ale czasowo. Więc tak czy siak. Oba zaklęcia mają swoje zastosowanie. I oba warto mieć. Dlatego też tutaj się właśnie pojawia kostur. Ewentualnie, jeśli nie kostur, to jest inny sposób, który wam zaraz pokażę. Już tak naprawdę na totalne zakończenie. Bierzemy tutaj też różyczkę. Patrzcie, wow, mogę sobie podmieniać zaklęcie, jej. Nie jest to może najbardziej wyrafinowany sposób, ale tak, zawsze też tak można. No i tak, już teraz znowu, bo się zagadułem, 51 minut. Na tym kończymy już tak definitywnie. W następnym epizodzie pójdziemy dalej, zobaczymy co i jak, bo... No, jeszcze trochę przed nami z tych rzeczy, które powinienem, tak najłatwiej to określić, pamiętać czy znać. A potem wielka nieznana. Ale tak, ja już nie będę przedłużał, dziękuję, no i trzymajcie się. Hej, hej.